Obydwie strony są trochę w takiej sytuacji, jak dwa samochody, które są naprzeciwko, jadą naprzeciwko siebie, no i jedna strona liczy, że druga po prostu mrugnie i zjedzie na pobocze. Ten ruch prezydenta był czymś nowym w polskiej historii. Żaden prezydent nie zdecydował się na zastosowanie ułaskawienia na tym etapie. W studiu Wieczornego Ekspresu mam już przyjemność i zaszczyt powitać moich kolegów dziennikarzy, Patryka Michalskiego z Wirtualnej Polski. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. I Michała Kolankę z Rzeczpospolitej. Dobry wieczór. Tematy dzisiaj mamy w zasadzie dwa. Ten pierwszy, kluczowy, który pewnie jeszcze i w najbliższych dniach będzie absolutnie dominujący w dyskusji publicznej, to temat ministrów Kamińskiego i Wąsika, ale też o byłym wicepremierze Jarosławie Gowinie i jego zeznaniach przed Komisją Śledczą trochę porozmawiamy. Czy policja powinna wejść do Pałacu Prezydenckiego, waszym zdaniem, i wziąć ze sobą, wyprowadzić z tego pałacu Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i doprowadzić ich do zakładu karnego? To powinna zrobić teraz policja, kiedy prezydent udzielił im schronienia? Może Patryk Michalski jako pierwszy? Nie uważam, że praworządne państwo, które nawet bardzo twardo egzekwuje prawo, dopuszcza do tego, żeby przepychać się w Pałacu Prezydenckim i próbować siłą wyprowadzić dwóch skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż uważam, że to prawo powinno być egzekwowane bezwzględnie, dlatego stąd, jak rozumiem, na przykład kontrolowane są samochody wjeżdżające, czy raczej wyjeżdżające z terenu Kancelarii Prezydenta po to, żeby sprawdzić, czy w tych samochodach obu panów nie ma. To działanie rozumiem. Słyszałem wypowiedzi ekspertów, którzy wskazywali, że możliwe byłoby zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika podczas konferencji prasowej, bo Pałac Prezydencki, dziedziniec, nie jest objęty jakimś azylem. Widzieliśmy, że to się nie stało. Jeśli to się nie stało, jeśli funkcjonariusze policji nie zdecydowali się na zatrzymanie sensu, bo w trakcie... teraz kontrolują samochody, jak nie zatrzymali ich 3 godziny temu na konferencji. To jak sobie wyobrażamy ewentualne wejście do Pałacu Prezydenckiego, więc nie wierzę w to, że jedna i druga strona, pomimo potężnych emocji, jednak będzie trzymała się tej litery prawa, chociaż jak wiemy, te interpretacje są tak skrajnie różne, że no może być z tym ciężko, ale nie wyobrażam sobie wejścia do Pałacu Prezydenckiego. Michał Kolanko. Miałem wrażenie, że poseł Paszyk, przewodniczący Paszyk nie odpowiedział wprost na twoje pytanie przed kilku minut i myślę, że to pytanie, które jeśli jak będzie padało teraz przez najbliższe minuty, godziny, dni zapewne do polityków koalicji, nowej koalicji rządzącej, to będzie też w jakimś sensie kłopotliwe, bo no są tacy też zwolennicy tej koalicji, którzy chcieliby takiego rozwiązania. Ale z drugiej strony to też jest chyba wpisanie się w scenariusz Prawa i Sprawiedliwości, żeby te obrazki z tego... Jak już pójść do więzienia, to spektakularnie... Były jak najgorsze dla samej koalicji. Ja z tego, co ja słyszę, no to panowie mają tam być na tej... W Pałacu Prezydenckim mają być nie czas nieograniczony. Do czwartku? A mają być do czwartku do tej demonstracji, że to chyba poseł... Właśnie chyba Maciej Wąsik czy Mariusz Kamiński pisali na Twitterze, że do zobaczenia w czwartek, więc to też by sugerowało, że to też jest już rzeczywiście realny Maciej Wąsik scenariusz. Chyba tak. Maciej Wąsik, tak. Do zobaczenia w czwartek, jakoś tak. Mhm. Więc wydaje się, że ta historia ma mieć swój finał w jakimś sensie właśnie w czwartek, ale pamiętajmy jedną rzecz, że pałac nie jest żadną eksterytorialną też ambasadą. Jeśli mogę jedną rzecz, bo wydaje mi się, że jeśli ten scenariusz dotyczący funkcjonariuszy służb miałby być na poważnie brany pod uwagę, to przecież jest Służba Ochrony Państwa, która pytanie, czy nie byłaby zobowiązana ewentualnie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji do pomocy policji. Przecież wiemy o tym, że często służby ze sobą współpracują. Jest podległa. Więc ja tutaj nie rysowałbym takich scenariuszy, że nagle policja zatrzymuje się przy krakowskim przedmieściu i na kogutach wychodzi, wjeżdża do pałacu, tylko wyobrażam sobie, że jeżeli jest to w ogóle brane pod uwagę, to dokonałoby się to przy pomocy Służby Ochrony Państwa, co oczywiście byłoby bardzo trudne dla tych funkcjonariuszy, którzy z jednej strony no, chronią prezydenta, z drugiej strony są podlegli szefowi MSWiA. Przy czym ja bym się jednak upierał, że no, akurat zachowanie prezydenta, o ile ono jest
różnie oceniane przez różnych prawników, to nie rozumiem, dlaczego prezydent nie zdecyduje się na przecięcie tych spekulacji poprzez ponowne ułaskawienie, tak jak twierdzi Pałac Prezydencki, albo po prostu przez ułaskawienie, jeśli są ci, którzy uważają, że to pierwsze było nieskuteczne. Ja, powołując się na Sąd Najwyższy, uważam, że tak właśnie było i prezydent ma klucze do tego, żeby zdeeskalować tę całą sytuację, przy czym może dobudować do tego dowolną, wybraną przez siebie narrację polityczną, na przykład mówiąc, że on się nie zgadza z tym, że jest taka interpretacja Sądu Najwyższego, ale dla dobra sprawy, biorąc pod uwagę interes Rzeczpospolitej, granicą, tak, i tak dalej, łaskawia ponownie. Można by to było na pewno ładnie obudować, jeżeli prezydent potrafił jedno ze swoich wet tłumaczyć dotyczące pozycji kuratorów w systemie oświaty, tłumacząc sytuacją międzynarodową i potrzebą uspokojenia sytuacji w kraju, to tym bardziej tutaj można by było to wpisać w jakiś szerszy kontekst. Michał Kolanko, faktycznie to powtórne ułaskawienie to jest najlepszy wariant dzisiaj? Premier Donald Tusk o tym zresztą wspominał, tak, że to były proste przecięcie tematu. To interesujące, że akurat ze strony KPRM-u dzisiaj wyszła taka informacja, bo oczywiście prezydent może tą piłeczkę przejąć, ale... No tyle, że gdyby Donald Tusk chciał tego ponownego ułaskawienia, to mógł o tym nie mówić, bo to chyba trudniej będzie teraz prezydentowi to też prawda zrobić to, co zasugerował mu premier Donald Tusk. No tak to już wygląda. Wszyscy są w takiej logice, trochę te obydwie strony, bo też widzieliśmy w swoim programie przed chwilą, jak skrajne są to, jak to skrajne jest to starcie, że te obydwie strony są trochę w takiej sytuacji jak dwa samochody, które są naprzeciwko, jadą naprzeciwko siebie, no i jedna strona liczy, że druga po prostu mrugnie i zjedzie na pobocze. Natomiast to wszystko oczywiście wpisuje się w tą logikę tej takiej naprawdę już totalnej polaryzacji, którą mamy, która służy zresztą i PiS-owi, i Platformie. Najmniej służy Hołowni, Szymonowi Hołowni i też PSL-owi. No ale ona w pewnym momencie, czy już teraz, myślę, gdy mamy taką sytuację, że właśnie panowie Wąsik i Kamiński są w Pałacu Prezydenckim, zastanawiamy się, co z SOP-em, co z policją. Otóż przekracza, myślę, jednak takie, już dawno może przekroczyło granice, po prostu szkodliwe dla samego państwa i jego powagi. Patryk Michalski, pytanie o to, czy z perspektywy prezydenta, czy dlatego nie mamy tak licznych zapowiedzi urzędników wszystkich prezydenckich, że nie będzie tego ponownego aktu łaski, że tam ta decyzja z 2015 roku jest cały czas w mocy, bo może jest obawa taka, że no jeżeli ta prerogatywa prezydenta, ta decyzja prezydenta zostanie podważona, to może to być precedens. Ale prezydent... Pojawi się jakieś weto i powiedzą politycy Koalicji Obywatelskiej, czy inni politycy obozu rządzącego dzisiaj, że no jest taki inny, czy jeszcze inny powód, żeby uznać, że to weto może nie ma mocy. Że... No nie, ja bym nie sprowadzał tego do No bo to jest taka kluczowa, bardzo silna prerogatywa, tak, jeżeli chodzi o prawo łaski. To prawda, ale do tej pory żaden prezydent nie dokonał ułaskawienia przed prawomocnym wyrokiem. Owszem, Andrzej Duda przedstawia swoje argumenty, nie pomijam ich. Jednakże większość prawników zwraca uwagę, że chociażby biorąc pod uwagę logikę, nie można uwalniać kogoś, kto nie został prawomocnie skazany, kto nie wyczerpał drogi. Nie można mu darować kary. Prezydent uważa inaczej. Wiem, znamy te argumenty, ale jednak ten ruch prezydenta był czymś nowym w polskiej historii. Żaden prezydent nie zdecydował się na zastosowanie ułaskawienia na tym etapie. I ja też nie chciałbym, żebyśmy sprowadzali to tylko do jakiejś wojny narracyjnej, dlatego że tak, sąd orzekł, że panowie Kamiński i Wąsik są skazani prawomocnie na 2 lata pozbawienia wolności za nadużycie władzy. I jest tak w demokracji, że wyroki się podobają, nie podobają, ale jednak musimy uznać jakieś minimum, to znaczy w tym wypadku to, że panowie są przestępcami i że prezydent w tym momencie ich chroni. Cała reszta to jest spór prawny, ale jest jakieś minimum, co do którego uważam, że prezydent też powinien być zgodny. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego politycy Prawa i Sprawiedliwości akceptują narrację fałszywą panów Kamińskiego i Wąsika, że oni są niewinni. Bo przypomnę, że nawet ułaskawienie jest darowaniem kary de facto, przynajmniej w tym przypadku zastosowanym przez Andrzeja Dudy, a nie zupełnie zatarciem tego, co się wydarzyło, czy jakimś wehikułem czasu, który odwraca to,
co obaj zrobili. Więc uważam, że dość szkodliwe jest tutaj, ale też na rękę PiS-owi sprowadzanie tego do takiej wojny narracyjnej, bo zobaczmy, jak Prawo i Sprawiedliwość skutecznie, moim zdaniem, buduje swój przekaz. To znaczy, jest nowa większość, jest potężny chaos. Prawo i Sprawiedliwość nie wnika w te niuanse, które są w tym przypadku ważne, ale dość trudne i w ten sposób chce budować takie wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś nieprawdopodobnym chaosem, który w tak krótkim czasie został wywołany. Michał Kolanko, ten chaos to jest narracja Prawa i Sprawiedliwości, czy realny jakiś, realna nasza rzeczywistość, z którą się borykamy? Myślę, że jest tak, że przede wszystkim jest pytanie, jak to też będą odbierać wyborcy, tak? Zaczyna się nowa kampania wyborcza, samorządowa, później europejska, później prezydencka. I już listy są układane? Tak, no listy są już układane, kandydaci się już szykują, to widać zresztą w miastach też, przede wszystkim oczywiście nie tylko. No i pytanie też, jak to, na czyją stronę rozstrzygną, w jakim w sensie wyborcy, to pokażą sondaże, ale pewnie pokaże też dopiero wynik wyborów, że czy uznają, że to jest, czy przeważy ta myśl, że trzeba żelaznej miotły i potrzebne są twarde rozwiązania, czy przeważy myśl, że miało być inaczej, a jest za dużo chaosu. No bo też i Trzecia Droga, i Platforma Obywatelska obiecywały trochę różne rzeczy, przynajmniej z różnymi akcentami przed wyborami 15 października. No i też coś zupełnie innego oczywiście obiecywało PiS, więc to też zależy od samych wyborców, od sondaży, od tego, jak one też będą wpływać na tą dyskusję publiczną. Na razie mamy jeszcze jedną rzecz, o której nie rozmawialiśmy przed chwilą dzisiaj, że Szymon Hołownia, jak rozumiem, z poparciem całej koalicji 15 października przesunął... A nawet Konfederacji. Nawet Konfederacji przesunął obrady Sejmu na przyszły tydzień, czy dwa posiedzenia, które miały być. Ja tak dzisiaj rozmawiałem z niektórymi wyborcami, z moimi znajomymi bardziej po prostu wyborcami, którzy są wyborcami tej koalicji. No i nie wszyscy byli z tego zadowoleni. Niektórzy... Ale uważali to za zbyt koncyliacyjne rozwiązanie? Tak, powiedzieli, że nie wolno się cofać. Ale to widzisz, to jest właśnie to rozkładanie akcentów, o którym mówiłeś, że Trzecia Droga jest mniej konfrontacyjna i stąd pewnie ten wybieg też uniknięcie zderzenia, prawda? Można było usłyszeć z samej koalicji, że lepiej byłoby, gdyby Wąsik i Kamiński trafili do więzienia i wtedy nie byłoby już kłopotu z posiedzeniem Sejmu. No ale ewidentnie to się nie stało dzisiaj, tak? Przynajmniej w tej chwili rozmawiamy. A swoją drogą, czy to nie jest dziwne, jeżeli policja faktycznie chce doprowadzić do więzienia dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości, że od rana nie udało jej się tego zrobić? Tu musielibyśmy spojrzeć dokładnie na rozkład godzinowy i nie jestem w stanie teraz tego dokładnie odtworzyć, dlatego że nie wiem, o której przyjechał Mariusz Kamiński, ale na pewno było to ze sporym wyprzedzeniem, to znaczy przed 11, czyli zanim zaczęła się ta uroczystość nominacji współpracowników Kamińskiego i Wąsika. Około 10 była u nich w mieszkaniach chyba, prawda? No i już ich nie było, prawda? No ale to godzinę przed spotkaniem w Pałacu Prezydenckim, no 10 godzina raczej nie kończy się wynika też z tego, że kiedy formalnie ten nakaz dotarł do policji. Ja przed godziną 9 nieoficjalnie wtedy podałem te informacje, że policja jest już w posiadaniu tego nakazu, czyli może działać natychmiast. Jak rozumiem, to trwało jeszcze te kilkadziesiąt minut niemal do 10, no i wtedy panów już nie było. Zdaje się, że oni około 9, jak wynika z tych szacunków mniej więcej, chociaż dokładnej godziny nie znam, już wyruszyli do Pałacu Prezydenckiego. Być może można byłoby działać szybciej, być może policjanci mogliby wejść o 6 rano, no, wtedy pewnie zastaliby Mariusza Kamińskiego i nie zatrzymali? Macieja Wąsika. Tylko dokończę jedno zdanie, bo ale uważam, że gdyby weszli o 6 rano, to jednak to nie byłyby środki adekwatne do tego, żeby o 6 rano pukać. Dlaczego nie weszli? No myślę, że były... Ja wiem, przecież to pukanie o 6 rano jest takie trochę, mam wrażenie, demonizowane, no jeżeli ma się kogoś doprowadzić do więzienia. No to w tym i teraz wypadku nie mówię, czy polityków, czy nie polityków, to zapukanie do niego o 6 rano nie wydaje tak, się. Tak, ale w tym wypadku największym o 6 rano, skandalem. W wypadku o 6 rano nie było to możliwe, ja rozumiem, bo dopiero bo około godziny tak, 9 tak. Był formalny pytanie, dokument. Ciekawe pytanie, które stawiasz, myślę, że to też jest pytanie, jest też pytanie, czy to będzie pytanie, które będą sobie stawiać ta konferencja wyborcy samej, przede wszystkim samej platformy. Myślę, że tam potrzeba tej żelaznej miotły jest najsilniejsza i samej będą sobie stawiać pytanie, dlaczego było tak, jak przed chwilą rozmawialiście, tak, że się nie udało tego zrobić wcześniej niż przed tym, jak
panowie się pojawili w Pałacu Prezydenckim. Bo tak naprawdę idąc dalej, no są, tak naprawdę są tylko dwie możliwości w tej chwili, tak? Albo będą panowie w więzieniu, Wąsik i Kamiński, albo prezydent, tak jak mówił Patryk przed chwilą, no tak, też jeszcze raz to prawo łaski zastosuje. Zastosuje to prawo łaski, wtedy może dojść do jakiejś deeskalacji. Jutro też jest orzeczenie, ma być orzeczenie z Sądu Najwyższego, na które liczy Szymon Hołownia, ale też nie da się w nieskończoność odsuwać tego posiedzenia Sejmu, bo trzeba uchwalić, nowa koalicja musi uchwalić budżet. Wchodzimy mi się, że też jasne było. To tylko jedno zdanie, że wydaje mi się, że też takim jasnym celem politycznym było to, że to posiedzenie zostało odsunięte z obawy o mobilizację większej liczby ludzi na te demonstracje Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak niektóre ruchy Prawa i Sprawiedliwości w przeszłości mobilizowały wyborców. W czerwcu Donald Tusk i przecież komisja, która dokładnie miała tak zajmować się wpływami rosyjskimi, tak zwana ustawa Lex Tusk, tak? Tak, no i wtedy ówczesna opozycja nie miała wątpliwości, że te działania PiS-u napędzają elektorat do udziału w tej demonstracji. No to teraz zakładam, że większość nie chciała dać takiego pretekstu do napędzania elektoratu PiS-u na tę demonstrację. Jeszcze Patryk, do ciebie pytanie, bo mówiłeś, że jeżeli chodzi o sam chaos, że to przede wszystkim narracja Prawa i Sprawiedliwości i chciałoby Prawo i Sprawiedliwość pokazać Polakom, że tak krótko po zmianie władzy właśnie w jakimś chaosie tkwimy, ale czy patrząc na tę sytuację, ale także no szerzej, bo jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to tak naprawdę zmiany wszystkie dopiero przed nami, to się jeszcze nie zaczęło w ogóle. To czy my nie jesteśmy naprawdę w jakimś niebezpiecznym zupełnie punkcie i nie mówię tutaj o winie nowej władzy czy starej władzy, tylko częściowo jednych i drugich absolutnie, bo na przykład samo przejęcie mediów publicznych uważam, że odbyło się, nie tylko ja uważam, ale masa ekspertów przecież, że odbyło się w sposób z prawem niezgodny, co zwiastuje też działania w wymiarze sprawiedliwości na przykład. Tak pozwala przypuszczać, jak część z nich może wyglądać. Czy jesteśmy w każdym razie w jakimś niebezpiecznym miejscu i to zaognienie sytuacji może naprawdę gdzieś na absolutne manowce nas, nasze państwo zaprowadzić? No ale to zaognienie sytuacji bierze się z bardzo konkretnych ruchów, jeśli chodzi o, bo to są uważam dwa osobne przypadki. Zaognienie, jeśli chodzi o spór dotyczący Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego, bierze się z tego dualizmu prawnego, przed którym ostrzegali prawnicy w momencie powoływania Izby Kontroli Nadzwyczajnej, później Izby Dyscyplinarnej, likwidowania. Mieliśmy szereg orzeczeń połączonych Izb Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wskazywały na to, że będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do momentu, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, miało wszelkie narzędzia, żeby betonować i utrzymywać ten system, no to wtedy szala przechylała się na tę stronę. Kiedy mamy nową większość, która uznaje, że te zmiany były niekonstytucyjne, jest próba zawracania z tej drogi, no to to jeszcze bardziej ta rzeczywistość prawna się rozjeżdża. Wspomniałeś o ustawie o mediach. Owszem, widzę opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich, opinię profesora Piotrowskiego, który mówi, że działania ministra Sienkiewicza były niezgodne z konstytucją. No, nasza wiedza też absolutnie pozwalałaby taką tezę postawić. Przyjmujemy, że tak jest, aczkolwiek za tą zmianą poszedł jeszcze kolejny ruch, który według mnie i z tego, co ja słyszę, czyli postawienie w stan likwidacji budzi mniejsze wątpliwości, dlatego to, co powiedziałeś, że na podstawie tego można zakładać, że tak będą wyglądały wszystkie inne ruchy, czy wszystkie, ale część jednak tych ruchów, no moim zdaniem jest dość dużym i swobodnym założeniem, pod którym ja jeszcze bym się nie podpisywał, bo nie widziałem na razie takich działań. Przypomnijmy, że jest zapowiedź, że zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa dokonają się na drodze zmiany ustawy, a nie tylko uchwały, więc jednak te zapowiedzi są nieco inne. Mówimy o zmianach ustawowych, a nie o zmienianiu KRS-u, Sądu Najwyższego, na przykład uchwałami. Michał Kolanko, na twardo będą zmiany w sądownictwie przeprowadzane, czy myślę, że niekoniecznie skoro jednak koalicja, się nie da? Myślę, że skoro koalicja 15 października powiedziała A w sprawach dotyczących mediów, i teraz zakładam, że powie też B, czy będzie powie B w sprawie Wąsika i Kamińskiego, to będzie też C, D i E dalej, jeśli chodzi o zmiany właśnie tak jak w Trybunale,
w KRS, czy w Sądzie Najwyższym. W Sądzie Najwyższym. Natomiast na razie ta koalicja jest w tej logice, tak, że trzeba dowieść to, o czym mówi Donald Tusk wcześniej, czyli dowieść tą żelazną miotłę. Tego chcieli wyborcy. Tak, mówiliśmy wcześniej, że prawdopodobnie wyborcy trzeciej drogi sobie trochę inaczej to wyobrażał. Tam hasło było trzeciej drogi, było już nikt tego nie pamięta oczywiście. Hasło wyborczych ostatnio mam wrażenie, że z tym kłócaniem się, tak? Takie... Dość kłótni do przodu. Tak, to no i średnio wpadało w momencie, to hasło wyborcze. W pewnym momencie będzie pytanie, kiedy będzie moment, kiedy to napięcie, które, bo w kuluarach się też o tym mówi, że w kuluarach się mówi o tym, że to napięcie jest wewnątrz i rządu, i tej koalicji, ono na razie jeszcze nie wychodzi na zewnątrz, tak? Na różnych polach, różnych płaszczyznach, dotyczących różnych spraw. No ale do czego zmierzam? Że w pewnym momencie to napięcie na tle tego, że no miało być, że są różne też ambicje i wektory dla Szymona Hołowni, dla Donalda Tuska, co względu na wybory prezydenckie. Szymon Hołownia potrzebuje 50 plus. Napięcie być może kiedyś, w tym roku, w najbliższych miesiącach się ujawni na zewnątrz bardziej. Na razie wszyscy, myślę, starają się robić dobrą minę do takiej gry, jaka jest. Poseł Paszyk, przewodniczący Paszyk też próbował to, czy robił to przed chwilą. Patryk Michalski, pytanie o to, czy faktycznie, jeżeli chodzi o wewnętrzne relacje tych czterech największych podmiotów tworzących nową koalicję, no ale one też składają się z mniejszych, mowa o Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Polsce 2050 i Lewicy, czy tam po prostu szybko pojawią się nie tylko napięcia, ale i rysy pęknięcia i no, sytuacja będzie na tyle niekorzystna może dla nowej koalicji, że przed Prawem i Sprawiedliwością otworzyć się może szansa uzyskania sejmowej większości. To jest jedna z opcji, które możemy gdzieś dzisiaj w takiej dość dalekosiężnej perspektywie, ale brać jednak pod uwagę, czy jakiś absolutnie to jest twoim zdaniem księżycowy scenariusz? Księżycowy nie, ale wydaje mi się, że jednak bardzo mało prawdopodobny, dlatego że przy każdej opcji pęknięcia, ewentualnego pęknięcia, liderzy dojdą do tego wniosku, że ich wyborcy im tego nie wybaczą, bo to przecież ludzie, którzy no, mieli być skazani na siebie po to, żeby odsunąć PiS od władzy. Więc myślę, że jeśli ta koalicja będzie trwała w tej pierwszej kadencji, no, to ona do końca tej kadencji dojedzie chociażby właśnie pod tym wspólnym hasłem, byleby Prawo i Sprawiedliwość nie wróciło do władzy, bo ma na tyle inny pomysł na Polskę, że wolimy ucierać nasze stanowiska wewnątrz koalicji, niż oddać władzę PiS-owi. Myślę, że to będzie ta główna myśl, a co do różnic, one są. Przecież umowa koalicyjna jasno pokazuje, że nie każda ze stron może być tak samo zadowolona. Lewica, myślę, że liczyła na wiele więcej, jeśli chodzi o swoje postulaty. Szczególnie Szymon Hołownia, szczególnie Partia Razem, która zresztą wiemy, nie weszła do rządu, przygląda się temu, zagłosowała za. Przed wyborami samorządowymi myślę, że będziemy obserwowali, że trzecia droga będzie kładła akcenty w stronę bardziej wyborców konserwatywnych. Widzimy też, że kwestia aborcji na pewno nie zostanie rozwiązana w taki sposób, jak życzyliby sobie wyborcy lewicy. Więc te różnice są, ale też wydaje mi się, że czymś nowym, zobaczymy czy to się utrzyma, jest mówienie wprost o tych różnicach, przynajmniej na początku. Mówię przy okazji prezentowania tych postulatów. I to, że sama dyskusja się w tej koalicji toczy, też nie jest niczym dziwnym. Widzieliśmy doskonale to, co się działo w Zjednoczonej Prawicy, jak często ostre były te dyskusje, jak one też były ukrywane. No, taka jest koalicja. O zdradę i tak dalej, oczywiście, o sprawowanie polskiej suwerenności, więc, to wszystko. Więc ja myślę, że oni dojdą do porozumienia, przynajmniej na ten moment wydaje mi się, że to jest bardziej prawdopodobne. Michał, no, ta frekwencja z 15 października jest takim cementem, klejem, który skleja całą tą koalicję. Zresztą politycy tej koalicji dosyć otwarcie też w kuluarach o tym mówią, że czują tą frekwencję. Zresztą nie przez przypadek Donald Tusk nazwał koalicję 15 października koalicją 15 października. Ciekawi mnie też ten model, no bo na przykład jeśli chodzi o ustawę dotyczącą mieszkań, no to na razie było krótkie spięcie gdzieś tam było na Twitterze szefa klubu posłanka Żukowska, szefa klubu Lewicy, mówiła, że Lewica się nie zgodzi na to rozwiązanie, które zaproponowało Ministerstwo Rozwoju. To było na razie bardzo takie krótkie i szybko przysypane przez inne wydarzenia. Natomiast pytanie, czy będzie taki model, jak był model za czasów Zjednoczonej Prawicy, że te ustawy, które nie miały po prostu szans na to, że będą przechodzić,
no, nie były po prostu procedowane dalej w większości przypadków. Gdy Ziobro mówił to nieformalne weto, no to, to koalicja wtedy się z tamtych rzeczy, z tych ustaw wycofywała. Więc zobaczymy, jak będzie, będzie tutaj na przykład, nie wiem, ustawa o związkach partnerskich. Czy wspomniana aborcja? No pytanie, czy będzie powrót do tej idei referendum, tak? Czy to w ogóle Szymon Hołownia będzie w stanie przeforsować? No ale właśnie, jeśli Szymon Hołownia będzie tym politykiem, który ostatecznie, nie wiem jak to się dzisiaj do końca jeszcze skończy, wyśle dwóch no, rozpoznawalnych polityków PiS do więzienia, no to jego szanse na to, że zdobędzie jakieś głosy po tej prawej stronie i też szanse całej trzeciej drogi w wyborach samorządowych na przykład, być może też w europejskich wyborach prezydenckich, bo przecież Władysław Kosiniak-Kamysz już mówił, że sugerował, że poprze Hołownię, no mogą być może to być po prostu trudniejsze, nawet dużo trudniejsze niż jeszcze wcześniej. I myślę, że Szymon Hołownia dzisiaj, gdy też mówi o tym spokoju, o tym, nawet powiedział o kryzysie konstytucyjnym, czy konstytucyjno-prawnym dzisiaj, to też o tym sobie, z tego sobie sprawę zdaje. Ja tylko jak mogę, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałem, jeśli Szymon Hołownia wyśle polityków PiS do więzienia, tak no uważam, że to jest no, zbyt jednak daleko idące uproszczenie i że też powinniśmy dbać o to, żeby takie uproszczenia nie były powtarzane, no bo marszałek Sejmu po wyroku prawomocnym na drodze jakby decyzji administracyjnej pewne rzeczy stwierdza. Owszem, wiem, że Sąd Najwyższy zakwestionował, ale jednak rola Szymona Hołowni jest tutaj no, bardzo ograniczona ale i to on nie jest, on wysłał ale polityków on jest, do więzienia. Ale no ale jeżeli chodzi o tego pozbawienie nie, no, kto wydał wyrok? No, sejmowego mandatu, no to jednak absolutnie. To jest marszałek Sejmu. No, bo, ale ta decyzja, no ale ta decyzja administracyjna. Mógł to przeciągać, mógł nie marszałek wiem, Sejmu jest zobowiązany, nie, tak jest zobowiązany do wydania decyzji natychmiastowo w momencie, kiedy zapada prawomocny wyrok, sprawdzi kwestie formalne, tam jest cała dokładnie opisana procedura, ale jednak marszałek, ale są najwyższy, prawnicy... Ale w międzyczasie się wydarzył, to też jednak nie jest... Ale no jak, no ale Sąd Najwyższy dopiero ocenia decyzję marszałka Sejmu. Tu się chyba zgodzimy. Więc najpierw marszałek Sejmu musi ją podjąć, żeby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogli się dopiero odwołać. Więc ta droga jest drogą proceduralną. Więc mówienie, że marszałek Sejmu kogoś posłał do więzienia, uważam, że jest no, po prostu uproszczeniem. To są, tak, ale w polityce są nie tylko procedury, tylko też są skróty myślowe. I taki skrót, myślę, że będzie funkcjonował. W końcu nie przez przypadek też uważnie obserwuję to, co mówi Szymon Hołownia. Nie przez przypadek chyba w rozmowie z Jackiem Gądkiem no, powiedział, że on jest tylko notariuszem. Że tu nie ma, że to jest tylko jego rola. Bo ja się nie dziwię, tak, że sytuacja Hołowni dzisiaj jest złożona, że musi się zderzyć, prawda, jeśli oczywiście nie wiem, jak to się skończy, ale no może się zderzyć z takim skrótem myślowym, tak, że, no bo on też jest w centrum mimo wszystko tego wszystkiego. Donald Tusk dzisiaj pierwszy raz dopiero myślę, że wprost tak jakieś nową narrację próbował całej tej sytuacji nawet. Ja też zastanawiam się, na ile to wszystko się po prostu już nie wymknęło wszystkim spod kontroli. I Hołowni, i Tuskowi, i Pałacowi Prezydenckiemu. To wszystko działa na takiej zasadzie trochę ad hoc, już nie mówiąc o samym PiSie. To na koniec o Jarosławie Gowinie, byłym wicepremierze i szefie porozumienia, trochę porozmawiajmy. Dzisiaj Jarosław Gowin stanął przed komisją śledczą, która zajmuje się sprawą niedoszłych wyborów kopertowych. To przesłuchanie Jarosława Gowina jakoś szczególnie zapadnie opinii publicznej w pamięci. Pojawiły się tam jakieś informacje, które mogą być, nawet jeżeli nie przełomem, to jakimś bardzo istotnym wkładem w naszą wiedzę o wyborach kopertowych. To było jakieś bardzo istotne przesłuchanie. Czy niekoniecznie, czy Jarosław Gowin potwierdził w zasadzie to, co wiedzieliśmy na ten temat, Patryk Michalski? Jako dziennikarze, myślę, w naszej bańce śledziliśmy wiele wypowiedzi polityków Porozumienia, więc duża część tych informacji, które padły, nieoficjalnie wcześniej już się gdzieś pojawiały. Ale dla opinii publicznej to mogło być interesujące, no gdyby nie to, że to nie było wydarzenie dnia, bo jednak sprawa panów Kamińskiego i Wąsika zdominowała tę przestrzeń medialną. Politycy mówią o kapiszonie. No tak, to jest
Tak, słyszałem te komentarze. Ja uważam, że to, co zapadnie informacyjnie i też to jest ważne, że przecież wszyscy ci, którzy zeznają pod przysięgą, więc w teorii przynajmniej no, muszą liczyć się z tym, że gdyby kłamali, to poniosą za to odpowiedzialność. To myślę, że takie zdania, które zapadną i przebiją się z tego dzisiejszego przesłuchania, pierwszej części, bo jutro jest kontynuacja, to, że według Jarosława Gowina pomysłodawcą wyborów kopertowych był Adam Bielan. Druga rzecz to, że Jarosław Kaczyński obawiał się przegranej Andrzeja Dudy i to nie z Małgorzatą Kidawą-Błońską, która miała bardzo słabe wyniki, zanim została wymieniona na Rafała Trzaskowskiego, tylko obawiał się przegranej z Szymonem Hołownią. Kolejna rzecz to, że rzekomo miał do Jarosława Gowina podejść Zbigniew Ziobro i bezosobowo powiedzieć, że nakazano mu jakby użycia prokuratury względem Gowina, przeszukania jego decyzji jego rodziny. Po tym, jak były wicepremier sprzeciwiał się tym wyborom kopertowym, uważam, że to jest ciekawe, jeśli rzeczywiście Zbigniew Ziobro jako były prokurator generalny minister sprawiedliwości powiedział, że nie zdecydował się na użycie prokuratury, to pytanie kto, bo użyta została forma bezosobowa, nakazano. Myślę, że to wymaga tutaj, wymagałoby jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia. No, ciekawe, czy Zbigniew Ziobro będzie w stanie, jeżeli chodzi o jego stan zdrowia, w jakiejś bliskiej perspektywie przed komisją zeznawać, to oby jego stan zdrowia na to pozwolił. Michał Kolanko i pytanie o to samo w zasadzie, czyli o przesłuchanie Jarosławego Gowina. Myślę, że było takim przypomnieniem dla opinii publicznej. Czy petarda? No też mieliśmy unikać dualizmu, czy duopolu. Myślę, że to było przypomnieniem, że w ogóle ten proces się rozpoczął, w sensie proces polityczny, w jakim jest, że był jasny proces polityczny po prostu przesłuchań przed tą komisją, następnymi komisjami, będzie przecież jest ich dużo więcej i więcej jest w planie. Więc myślę, że ciekawsze będą jednak przesłuchania tych, którzy mieli zdaniem Gowina też te decyzje podejmować. I o których też już opinia publiczna wie, że te decyzje zapadały, czy było to przerzucanie się odpowiedzialnością, tak, to może być ciekawsze. No ale jest też ogólne pytanie, czy opinia publiczna dzisiaj, gdy tak dużo się dzieje i będzie się działo równolegle, tak? Jest w stanie konsumować to. Jest w stanie to skonsumować, tak? Może musiałoby to być naprawdę jakiś duży, nowy news albo coś, co ujawnią politycy w przyszłości, żeby chyba to mogło jakoś, żeby tą taką bieżącą narrację dnia zmieniło. No będziemy się posiedzeniom komisji przyglądali jutro. Jarosław Gowin tak wraca, część dalsza tego przesłuchania. Tymczasem bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Patryk Michalski, Wirtualna dziękuję Polska, bardzo. Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Bardzo serdecznie dziękuję.